Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj pomówimy o śmiertelnym bananie. Wiem, że dziś poniedziałek i tak właśnie wyglądamy tego dnia, gdy jedziemy do szkoły, na uczelnię lub do pracy. A na kolejne dni może pomóc tylko jedna rzecz, kolejna dawka internetu. Indie, jak może wiecie, mają swoje Hollywood o nazwie Bollywood. Nie tylko nazwa jest podobna, ale i bohaterowie, na przykład Superman, który nie tylko potrafi latać, walczyć i ratować piękne kobiety, ale jak to w Bollywood, potrafi też tańczyć. Haha, tego oryginał nie potrafi. Całe Bollywood jest takie abstrakcyjne, wszystko jest możliwe. Prawa fizyczne praktycznie nie istnieją, a do zabicia przeciwnika może posłużyć ci banan. Teraz już wiesz, jak niebezpieczne narzędzie trzymasz w ręku, a możliwe, że je jeszcze jesz. Chociaż jeżeli grałeś w Wormsy, pamiętasz, że z bananem nie ma żartów. Podobno kibole z Krakowa kiedyś używali bananów, ale je odstawili, bo było zbyt krwawo. Woleli coś bezpieczniejszego, stąd maczety. Dlatego mój apel, proszę cię, ostrożnie z tym owocem. To fragment filmu o nazwie Singam, raz, dwa, trzy. I patrząc na głównego aktora, napawa mnie to optymizmem. Aby grać w takich produkcjach, nie musisz być atletą. Taki brzuch, albo jak to nazwali Singam 1-2-3 pack, jest daleki od zachodniego sześciopaku i też łatwiej go wyrzeźbić. A teraz przechodzimy do kolejnych filmów tanecznym krokiem prosto z Bollywood. Teraz gimnastyka na drążku, gdzie ważną rzeczą jest siła zawodnika, jego wyszkolenie, technika i asekuracja. Bo w końcu nie jesteśmy w Bollywood i w prawdziwym świecie grawitacja działa i nie zawsze udaje się zaplanowana ewolucja. I z kimś takim można ćwiczyć, nie dziwię się, że to on dostał brawa. Lot, rzut, fikołek i nasza dziewczyna jest cała. To nie praca dla każdego, trzeba się znać, lubić. Nie no, bez przesady. Nie tylko trzeba mieć siłę superbohatera. No w moim przypadku mogę asekurować co najwyżej kota. Asekurując musisz mieć refleks i spryt. Jeżeli tego nie masz, może skończyć się boleśnie, tak jak tu. Tak, ten koleś się nie nadaje, łapie go, gdy ten już dawno upadł. Lepiej go trzymaj, bo jeszcze ci ucieknie. Teraz krótki film od Karoliny, który wysłała mi na mojego Facebooka, którego jeżeli zalajkujesz, będzie mi bardzo miło. A będzie to banał, który uszczęśliwił małego chłopca i da mu wspomnienia na wiele dni. Standardowa sytuacja w Anglii, światła, motocyklista i podjarane dziecko w samochodzie. I widzicie, to tyle, a prawie każdemu z was pojawił się na twarzy banan. Tylko ten nasz, zwykły, zachodni. Film w ciągu zaledwie 5 dni zobaczyło grubo ponad 1 000 000 osób i trzeba przyznać, że nie trzeba wiele, aby pojawił się uśmiech na twarzy innego człowieka. Wystarczy motor za kilkadziesiąt tysięcy złotych. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zostaw lajka, komentarz. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Wpadnijcie też bardzo proszę na wspomnianego mojego Facebooka. Niedługo będzie nas tam 100 tysięcy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w tym gronie będziesz właśnie ty. Oczywiście tam widzimy się codziennie, a na YouTubie już w czwartek. Do zobaczenia. Hej. Jeżeli w Bollywood śmiertelny jest banan, to co w Polsce robiłaby cebula? Nie wiem, nie mam pomysłu.